Biorąc pod uwagę fakt, że cały czas nic się nie dzieje, i z Włoch dochodzą nas coraz to ciekawsze słuchy odnośnie tego, czy sezon zostanie wznowiony, czy nie. Patrząc na to, co się dzieje we Francji, patrząc na to, co się wydarzyło już w Holandii, ciężko będzie się bawić w Nostradamusa i przepowiadanie przyszłości, więc, żeby była jakaś merytoryka, żeby pokazać, co się dzieje, no to były różne pomysły. Chciałem pogadać o książkach. Chciałem porozmawiać może o tym, jak piłkarze spędzają wolny czas siedząc w domach, a co ostatecznie wyszło. Ostatecznie wyszło, że w sumie wyszłyby materiały na 5 minut i byłoby to troszeczkę w formie pudelka, czego chcieliśmy za wszelką cenę uniknąć, więc postanowiliśmy dzisiaj na piątek przygotować wam materiał odnośnie zawodników, w którym 30 czerwca 2020 roku kończą się kontrakty i będą oni do wyciągnięcia po sezonie za darmo Zapraszam do odcinka Numerem 10 na naszej liście będzie ślimak, żółw wszystko co możecie kojarzyć z powolnością, z, taki, z taką rozlazłością z wszystkimi najgorszymi cechami środkowego pomocnika, czyli Lukas Biglia piłkarz, który w Milanie zarabia 3,5 bańki na czysto jest drugi na liście płac i ja teraz nie żartuję, mówię na serio. Po tym sezonie już usłyszał, że umowa z Milanem nie zostanie przedłużona. I co, choćby nie wiadomo co się działo, piłkarz nie zostanie w Milanie. Więc jeżeli jakiś klub będzie chciał bardzo tego zawodnika do siebie ściągnąć, no to. Będzie musiał tylko i wyłącznie wypłacić mu więcej kasy z racji tego, że przychodzi za darmo i nie będzie kosztował ani centa, więc podwyżka idzie w górę. Więc facet się generalnie dobrze ustawił i zobaczymy czy wrócił do Argentyny, czy we Włoszech jeszcze jakiś klub się znajdzie, który potrzebuje zawodnika o charakterystyce, o której powiedziałem na początku. Biglia zagrał bardzo małą liczbę spotkań w tym sezonie. Część z powodu kontuzji, część z powodu tego, że po prostu jest słaby i Ismael Benacer gra od niego zdecydowanie lepiej. I to nie to, że to jest jakaś antylaurka czy coś w tym stylu, tylko to jest po prostu rzeczywistość. Zawodnik mało produktywny i znajduje się na dziesiątym miejscu jako mem. Numer dziewiąty to już zawodnik dosyć wiekowy, bo mówimy o Marco Parolo, zawodniku Lazio, który w ostatnim czasie sporadycznie grywa w Lazio. No, wiadomo, tam wszystko musi iść w stronę odmłodzenia. Jeżeli Lazio chce przez najbliższy czas wyglądać poważnie i sprawiać wrażenie zespołu, który te, tego sezonu nie ma jako wystrzał od walki o mistrzostwo, no to zawodnik po kroju Marco Parolo może ich stopować. Oczywiście jest to zawodnik dalej bardzo solidny. Tylko że nie oszuka już metryczki i samo Lazio będzie musiało szukać rozwiązań młodszych, rozwiązań bardziej dynamicznych, żeby cały czas styl i Zagiego się spajał. Nie mówię, że w przypadku Marco Parolo ten styl się nie spaja, bo jest ok, ale oni po prostu muszą cały czas szukać sposobu, żeby iść naprzód i żeby wyglądało to z sezonu na sezon coraz lepiej i takie. Odmładzanie kadry troszeczkę może się wydarzyć. Owszem, może otrzymać on nowy kontrakt, ale pewnie będzie on na dużo słabszych warunkach niż obecny. No i w sumie, na dobrą sprawę, jego rola w Lazio będzie absolutnie marginalna. Numer 8 na naszej liście, czyli Lorenzo De Silvestri, prawy wahadłowy Torino FC, czyli zawodnik, który w Serie A uznawany jest za taką za solidną firmę, że to jest taki typowy, solidny ligowiec, który nie wyróżnia się czymś, nie wyskakuje przed szereg z jakimiś wielkimi umiejętnościami. Nie jest jakimś, e, brzydkim mówiąc, dziadem. Jest po prostu porządnym e, prawem e, wahadłowym. I jeżeli, jeżeli miałbym wierzyć tuto mercato web i faktom, że Torino chce do siebie ściągnąć Leonardo Semplicego i Davide Waniatiego, którzy odpowiadają za sukces w SPAL, to nie zdziwiłbym się, jakby Urbano Cairo zaproponował De Silvestremu nowy kontrakt, ponieważ mało jest obecnie zespołów we Włoszech, którzy, które grają systemem 3 a jeżeli takie zespoły już są, no to mamy na przykład Inter czy Atalantę, który, do których The Silvestri po prostu nie pasuje. Znaczy, taktycznie może jeszcze by pasował, ale z drugiej strony weźmie pod uwagę, że to są zespoły już na zupełnie innym poziomie sportowym i mógłby nie dojeżdżać do nich. Zwłaszcza, że Inter wahadła wzmocnił, a Atalanta rezerwy swoje jeszcze ma. Więc raczej na pewno ten zawodnik dostanie nowy kontrakt, a jeżeli potwierdzą się doniesienia z Tutomercato Web, Jestem tego nie, niemalże pewien na 100%. Miejsce numer 7, czyli na miejscu numer 7, postanowiłem umieścić kolejnego zawodnika Lazio, który swoich szans praktycznie nie dostaje. Jest z tym klubem związany już od lat. Oprócz wypożyczeń do klubów mniejszych, mowa rzecz jasna o Danilo Cataldi. No, po powiedziałem pewnie, ludzie odpalają teraz transfer Transfermarkt, kim jest Danilo Cataldi. No jest pomocnikiem Lazio będącym w głębokiej rezerwie, ma 26 lat, znaczy w tym roku skończy 26 lat i to jest najlepszy moment dla niego, żeby z Lazio się zawijał. No oczywiście Lazio, tak jak wcześniej mówiłem, ma poważny problem z utrzymaniem ławki, która jest po prostu za krótka, ale ta ławka to powinna się raczej opierać na zawodnikach bardziej doświadczonych. Nie mówię, że Kataldi nie jest doświadczony, ale jego przebieg w Serie A jest dosyć niski. Biorąc pod uwagę fakty jego wieku i to, że w swoim zespole odgrywa bardzo marginalną rolę, ewentualnie jeżeli popatrzymy na Benevento, gdzie ok, był wyróżniającą się postacią, ale to było Benevento 17-18, więc wyznacznik z tego nie za wielki, i moim zdaniem, jeżeli. Jeżeli zależy mu na dobrą karierę, no to na jego miejscu bym poszukał sobie kontraktu gdzieś w dolnych rejonach tabeli, gdzie można by było się ograć i zobaczyć, może wyrośnie z niego bardzo solidny ligowiec. A gdybym postawił się w roli kierownictwa Lazio, to wstrzymałbym się z niepokazaniem nie, nie mu kontraktu, bo nie wiadomo jak będzie w przyszłym sezonie, nie wiadomo... Kto będzie miał ile kasy do rozdysponowania, i taki zawodnik po prostu może się okazać ważny w kontekście walki na kilku frontach. Numer 6. Ktoś by powiedział, że czemu nie dałem na końcu, skoro Lukas Biliatomem, a to dlatego, że Fabio Borini, piłkarz Elasu Verona, któremu pozostało pół roku kontraktu w Weronie. Jest zawodnikiem, który w lidze włoskiej nie będzie stanowił dla nikogo problemu, ponieważ nie ma on kolosalnych zarobków, nie ma on, znaczy nie ma umiejętności. No powiedzmy, że jego umiejętności nie powalają, ale biorąc pod uwagę zespoły ze środka tabeli, czy net z którym on gra, no to chodzi o zawodnika, który będzie biegał za 11 i wielu trenerom taki zawodnik odpowiada, bo brakuje prawego obrońcy, Zadzienem Boriniego. Brakuje lewego brońcy, zagra Borini. Brakuje na SP. Wejdzie Borini, na ataku zagra Borini, Borini zagra wszędzie, a jeśli zdziwiłbym się, jakby w pewnym momencie go wystawili kiedyś na bramce, tak, żeby utrwalać memy. Ale nie jestem, nie jestem przekonany do tego, że zawodnicy. I trenerzy aż tak śledzą media społecznościowe, żeby myśleć, że Borini zagra na Bramce. No, chyba że się mylę, no to okej, okay, przepraszam. Natomiast w interesie Elasu powinno być yy, przedłużenie kontraktu z Włochem, który, umówmy się, on już swoją karierę i swojego agenta to ma w ogóle top, bo biorąc pod uwagę fakt, że przewinął się przez Chelsea, przez Liverpool, przez Romę, przez Milan. No, swoje ukazkę zarobił, wszystko fajnie wygląda. No to teraz czas, żeby pograł na swoim własnym poziomie. Ja tego zawodnika osobiście lubię, żeby nie było i życzę mu wszystkiego dobrego. I wydaje się, że Mariusz z Elasem zawarty w styczniu jest absolutnie no, jedną z takich e, najlepszych transakcji związanych, gdzie obie strony odnoszą e, korzyści. Tak, jesteśmy w połowie i teraz pojawia się przerwa na reklamy, ponieważ chciałbym powiedzieć, że cały czas trwa zbiórka pieniędzy na Kamile Borkowską, która walczy z mokowistą dozą. Link do zbiórki będziecie mieli w opisie. Widzieliście grafikę już na wtorkowym materiale. Również w opisie pojawi się link do grupy na Facebooku do Bazarku, gdzie będziecie mogli licytować koszulki piłkarskie i różne inne akcesoria. Żeby pomóc Kamili uzbierać pieniądze, bo, ponieważ została już e, absolutna końcówka i sprawa się powoli będzie kończyć, więc e, fani Calcio po, pokażcie Solidarność, jeżeli chcecie wpłacić to zapraszam, jeżeli chcecie znaleźć jakieś fajne fanty to zapraszam na grupę. I możemy kończyć naszą przerwę na reklamę. Numer 5, czyli zawodnik już z wyższych rejonów tabeli, ale jeżeli chodzi o jakość piłkarską no to... Znaczy na poziom Atalanty Jose Luis Palomino to nie wydaje się jakimś potężnym nazwiskiem, no bo z całym szacunkiem Atalanta naprawdę gra fantastyczną piłkę. Mogliby nawet walczyć o mistrzostwo Włoch. Ale nie z Tolojem, nie z Palomino w obronie. No, dużo strzelają, dużo tracą, czasami e, zachowanie ich obrony wychodzi bokiem, jeżeli ktoś śledzi Atalantę wyłącznie w Lidze Mistrzów to może stwierdzić, że ten zespół wygląda fajnie, ale z tyłu po prostu nie ma, nie ma jakości. Ja jestem gotów się z tym zgodzić. I co bym zrobił na miejscu Atalanty? No, na miejscu Atalanty już chyba kontrakt Palomino nie powinien być przedłużony. Jeżeli Atalanta chce zachować ciągłość, chce zachować progres, no to atak mają i tak z kosmosu. Trzeba się wzmocnić z tyłu. A Jose Luis Palomino tego nie gwarantuje, że będzie bardzo dobrze zabezpieczał tyły. No i w sumie dużo więcej nie, nie mogę tym zawodniku powiedzieć. Numer 4, czyli Helena mam zawał, bo muszę powiedzieć coś. Co bardzo ciężko mi przechodzi przez usta, ale muszę to powiedzieć, bo Jackom Bonaventura usłyszał od kierownictwa Milanu, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że biorąc pod uwagę wszystko, co Jack zrobił dla Milanu, że gdyby nie jego postawa, to ten zespół nie walczyłby o jakieś wyższe rejony w tabeli, tylko walczyłby o utrzymanie. I taka jest prawda. No, Giacomo w tym sezonie widać, że po tej drugiej bardzo ciężkiej kontuzji, którą przeżył, po tym zapaleniu kolana. To już nie jest ten sam Jackown Bonaventura, który wchodzi na boisko, robi różnicę. Okej, okay, piłkarz e, ograniczony technicznie, ale zawsze dający coś od siebie. No jeżeli Milan. Znaczy nie wiem, czy Milan ma w ogóle plan iść naprzód, czy stać w miejscu i paprać się w swoim bagnie, ale jeżeli faktycznie mają pomysł na to, żeby ruszyć do przodu, no to już bez 32-latka. No, nawet nie wiecie, jak mi ciężko to mówić, ale tak już niestety jest, a wiecie, jak może być, że Giacomo, ok, nie, nie podpisze kontraktu z Milanem, pójdzie do zespołu, który jest konkurencyjny, bądź nawet na kapkę poziom wyżej i wróci na swój dawny poziom i zgadnijcie, kto w przyszłym sezonie strzeli Milanowi jedną z bramek. Numer 3, czyli wchodzimy na podium. A skoro mówimy o podium, no to wygasające kontrakty w Neapolu. Pierwszy zawodnik, który pożegna się z Neapolem jeszcze na bank, to Jose Maria Callejon, czyli Hiszpan, który przez lata tworzył te telekinetyczną więź z Lorenzo Insigne, jeżeli chodzi o przerzuty piłki z lewej do prawej. Panowie rozumieją się bez słów i ta współpraca zostanie ukrócona wraz z końcem tego sezonu, głównie dlatego, że Cajechon ma 33 lata, z drugiej strony, też dlatego, że pamiętacie co się działo w Neapolu w pierwszej połowie sezonu, i że Kajechon był jednym z tych prowoderów buntu i robienia krzywych akcji w klubie. Dzięki czemu De Laurentiis raczej nie wpadnie na pomysł, żeby przedłużać mu kontrakt, ani sam Cajechon nie za bardzo będzie chciał dalej grać w Neapolu, a w którym swoją drogą spędził już 7 lat kariery, i tak, tak tylko napomknę. I co można o tym powiedzieć? No, Kajechon ma 33 lata nie przedłuży kontraktu, ale mimo wszystko biorąc pod uwagę fakt, że tempo w lize włoskiej nie jest na jakimś zatrważająco wielkim na wielkiej intensywności. Niektóre mecze są flegmatyczne, a większe tempo jest odpalane przez jakiś czas meczu, kiedy drużyna walczy o bramki. To nawet zawodnik, który 33-letni, który posiada inteligencję taktyczną, może stanowić wartość dodaną w zespołach które chcą we Włoszech o coś grać, więc no może nie w Neapolu, ale w innym zespole Kajeti by się odnalazł. Chociaż mi się wydaje, że taką fajną klamrą jego kariery byłby powrót do Realu Madryt, który on najbardziej na świecie kocha, ale wiadomo, że to nigdy nie był piłkarz na Real Madryt. A przynajmniej nie był piłkarz, który powinien w Realu Madrycie na ławce marnować, więc chyba jeszcze jego kariera we Włoszech może potrwać, ale jak mówię, w Neapolu już nie. I podobnie jak w styczniu robiliśmy, znaczy w styczniu, chyba to już był luty, był materiał top 10 zimowych transferów, na drugim miejscu znalazł się Ibra, teraz znowu znajduje się Ibra. I znowu wracamy do punktu wyjścia, czy Milan ma plan i czy Milan chce zachowywać porządnych graczy i czy Milan chce się rozwijać, czy podoba im się stanie w miejscu. zlatem latem Ibrochimowicz, jeżeli skończyłby kontrakt z Milanem, no to albo by poszedł do Szwecji, do Hammerby, gdzie, którego jest współwłaścicielem, Albo by tą karierę zakończył, no bo ma 38 lat, ok. Wygląda po prostu, no wygląda inaczej fizycznie niż większość 38-latków. W interesie Milanu powinno leżeć to, żeby podpisać go jeszcze na ten rok za wszelką cenę, żeby zawodnicy się od niego czegoś nauczyli, żeby mentalności nabrali, bo sam Ibra daje niesamowitą jakość drużynie z Mediolanu. Natomiast co siedzi w głowie kierownictwa, ja nie wiem. I co siedzi w głowie z Latana, też w sumie nie wiem, ale biorąc pod uwagę jakość zawodnika, musiał się znaleźć na drugim miejscu, bo to jest zawodnik, który dalej będzie polaryzował kibiców na całym świecie. Nad numerem jeden się wahałem, bo z jednej strony kończy się kontrakt Giorgio Kieliniemu, ale nawet mi się yy, nie przechodziło przez myśl, żeby Keliniego dawać yy, do zestawienia, bo podpisanie kontraktu przez Juve to jest oczywistość. Więc wpisałem drugiego prowodera z Napoli, czyli Drisa Mertensa, który ma udaremnione pobicie rekordu Marka Hamszika z powodu wiadomo czego i wi wiadomo co, wiadomo kogo, wiadomo gdzie. I jego największy problem polega na tym, że z jednej strony wiek, a z drugiej strony chodzi o sam fakt, że Driso może już być zmęczony włochami, może będzie chciał znaleźć jakiś ostatni przystanek w swojej karierze. Bo w Neapolu po sezonie raczej nie zostanie, mimo tego, że się zarzeka rękami nogami, że kocha Neapol i wszystko inne, ale sami wiecie, jaka jest piłka nożna, i sami wiecie, co się działo w Neapolu. Więc Driso zamyka nasz ranking, bo jest to zawodnik, który dalej daje jakość i w sumie nie, nie ma co się nad nim specjalnie rozwodzić. I to by było na tyle. Czekam na Wasze komentarze. Zajrzyjcie na linki w opisie, na nasze social media. I tutaj już pod sam koniec muszę powiedzieć: A no i oczywiście portal, wiadomo, cały czas prężnie działamy, piszemy teksty, chociaż może to nie wygląda, ale jednak. I już mogę zapowiedzieć w tym momencie, że w przyszłym tygodniu nie będzie ani jednego materiału merytorycznego, ponieważ. Pojawi się crossover, na który, którego nikt się nie spodziewał, ponieważ na nasz kanał wpadają piłkarzyki i zobaczycie dwa bardzo fajne, mi się wydaje, materiały quizowe. Więc zapraszam Was już na wtorek. Przypominam, przypominam link w opisie. I trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Ciao!